Polką Tela, Prusa. No i cóż, akurat mnie przypadła ta przyjemność dzisiaj otworzyć naszą konferencję. Witam jeszcze raz serdecznie. Będziecie Państwo mieli po naszej krótkiej prezentacji możliwość zadawania pytań. I co, chciałem przedstawić moje ładne, sympatyczne i kompetentne koleżanki. Także zaczynam: Justyna, Karina, Kasia. I im oddaję głos, bo one są głównymi moderatorami dzisiejszej konferencji. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To może się przedstawimy. Ja się nazywam Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska. Jestem dyrektorem Departamentu Komunikacji Marketingowej. Karina Jakubiak. Jestem zastępcą dyrektora Departamentu Komunikacji Marketingowej. Justyna Kulka. Jestem szefem oferty. Drodzy Państwo, zatem zaczynamy. Jak zapewne doskonale wiecie, Plus jest dzisiaj częścią Grupy Polsat, największego dostawcy zintegrowanych usług multimedialnych i lidera na rynku mediów i telekomunikacji w Polsce. Jak wygląda nasza grupa? Chętnie Państwu pokażemy, jak ktoś nam odblokuje pilota do naszej prezentacji. Będziemy bardzo zobowiązani, choć Państwo doskonale znacie te marki i doskonale wiecie, co tam jest. Tam jest oczywiście Plus, Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, IPLA, a także program Smart Dom i nasza nowa marka Plus. Celem naszej grupy jest tworzenie i dostarczanie najatrakcyjniejszych treści telewizyjnych, produktów telekomunikacyjnych oraz oczywiście innych usług dla domu, klienta indywidualnego i klienta biznesowego przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii. Pierwszym etapem realizacji tej strategii było wprowadzenie programu Smart Dom łączącego usługi Cyfrowego Polsatu i Plusa. I dzisiaj już możemy powiedzieć, że był to ogromny sukces, bo już teraz mamy ponad 700 tysięcy klientów, ponad 2 miliony połączonych usług i jesteśmy przekonani, że to naprawdę jest wyjątkowa oferta dla całej rodziny, a w ramach ciekawostek mogę powiedzieć, że po roku od wprowadzenia tego programu Smart Dom, jego ma bardzo wysoką świadomość spontaniczną i wspomaganą, a nie wiem, czy Państwo pamiętają, że całkiem niedawno otrzymaliśmy nagrodę za Smart Dom, ofertę roku. Drugim etapem realizacji tej strategii było wprowadzenie na rynek nowej marki telekomunikacyjnej dla tych młodych, tych najmłodszych właściwie, żyjący bez konsekwencji Plus, bo o nim tutaj mowa, mam nadzieję, że Państwo też trochę zdążyli go polubić, pojawił się na naszej mapie w ubiegłym roku i bardzo szybko stał się naszym sukcesem. Jest to na pewno nowa, kontrowersyjna marka idąca pod prąd, marka, która sprawdziła się na rynku polskim i bardzo szybko zyskała sobie sympatię tego naszego najmłodszego odbiorcy, do którego zresztą kierujemy tę markę i która z przymrużeniem oka, bo tak właśnie należy na to patrzeć, podgląda i komentuje świat. Również w ramach ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że mamy świetne wyniki badań trackingowych, jest to bardzo zauważalna komunikacja, angażująca pozytywnie, tak jest odbierana nie tylko sama reklama, ale również oferta. A co dla nas jest również bardzo ważne, bo w tym biznesie ważne są pieniądze, również jest to sukces sprzedażowy. I na kogo przyszedł teraz czas? Otóż teraz przyszedł czas na realizację naszego kolejnego etapu i nową strategię dla głównej marki telekomunikacyjnej Plus w relacjach z klientami i otoczeniem rynkowym. Plus zmienia się, odpowiadając na potrzeby klientów i obecne trendy rynkowe, dlatego nadszedł najwyższy czas, aby zaproponować nowe pozycjonowanie, portfolio produktów adresujące potrzeby klientów oraz nową platformę komunikacyjną. I zapewne jesteście Państwo bardzo ciekawi, jaki teraz będzie ten nowy Plus. Otóż analizując rynek, potrzeby naszych klientów, a także to, gdzie jesteśmy jako marka, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę jako jedyny telekom i firma na rynku mamy możliwość, żeby połączyć telekomunikację z online'em, z telewizją, z contentem, czyli tak naprawdę z szeroko rozumianą rozrywką, ponieważ to wszystko mamy właśnie w grupie. Ten slajd o naszej grupie już Państwu dzisiaj pokazywałam. A zatem nadal chcemy zabezpieczać klienta od strony telekomunikacyjnej, zapewniając mu szereg rozwiązań gwarantujących mu kontakt i bezpieczeństwo, ale do tego chcemy wzbogacić jego świat właśnie o te usługi online, telewizję, content, czy też, to już o czym mówiłam, tą szeroko rozumianą rozrywkę. A zatem jak chcemy, aby myślał o nas klient? Plus to operator, który daje mi nieograniczone możliwości i szeroko rozumianą rozrywkę. To operator, z którym nigdy się nie nudzę, ciągle mnie zaskakuje i zaspokaja moją ciekawość. Daje mi tak wiele za tak niewiele. To operator dla mnie.
tak chcielibyśmy, żeby myślał o nas nasz klient. Naszym celem, celem Plusa jest odświeżenie marki, dotarcie do młodego, dynamicznego konsumenta, bo jak doskonale Państwo wiecie, na przestrzeni ostatnich lat ten rynek bardzo się zmienił i również my jako marka technologiczna, innowacyjna musimy za tymi zmianami podążać, ale również za tym, co dzieje się w głowach i sercach naszych odbiorców. A zatem dla kogo jesteśmy? Na pewno jesteśmy dla tych, którzy chcą zaspokajać własne potrzeby. Innowacyjnych i ciekawych świata, nowoczesnych, idących z duchem czasu, niczym nieograniczonych, szukających kompleksowych rozwiązań łączących telekomunikację z rozrywką. A dlaczego musimy podążać za tą naszą młodą grupą docelową? Z tego względu, że to oni bardzo częściej, najczęściej jako pierwsi oswajają te nowoczesne technologie, to oni pierwsi z nich korzystają, a potem przekazują dalej tę wiedzę, oswajając z nią swoje rodziny, swoich bliskich, swoich przyjaciół. I tak naprawdę to oni też mają duży wpływ na podejmowane później, czy też przez nich, czy przez ich rodzinę, decyzje zakupowe. Zatem reasumując, ta nasza nowa platforma jest zobrazowaniem głównej myśli strategicznej stojącej za nowym Plusem i za możliwościami, które oferuje. A obietnicy marki opowie Państwu Karina. Kasia powiedziała, jakie będzie nasze nowe pozycjonowanie i do kogo chcemy mówić, a my na tej podstawie wspólnie z agencją Scholz & Friends wypracowaliśmy obietnicę marki, czyli to, co teraz Plus jako operator będzie mówił swoim klientom. Zatem jaka jest ta obietnica marki? Obietnica marki to ja plus nowe możliwości. Dlaczego ja? A dlatego, że Plus w portfolio naszych marek jest tą marką kierowaną do klienta indywidualnego, czyli marką dla mnie. Plus, no to wiadomo, to jesteśmy my. My, którzy dodajemy nowe korzyści, nowe rozwiązania, a w tym momencie mówimy o nowych możliwościach. Możliwościach ze świata telekomunikacji i ze świata rozrywki. To my jako grupa mamy największe możliwości, żeby świat telekomunikacyjny wzbogacać o content, usługi online i o telewizję. Ja Plus to nie tylko platforma komunikacji. Dla nas od dzisiejszego dnia Ja Plus staje się filozofią naszego działania, którą będziemy przekładać na wszystkie obszary działalności naszej firmy i na wszystkie elementy styku z naszym klientem. Ja Plus to nie tylko to słowo Ja Plus, ale także paleta barw i kolorów, która teraz będzie stała za plusem. Przestajemy być jednobarwni, przestajemy być tylko zieleni. Zaczynamy być niebiescy, różowi, czerwoni, pomarańczowi. Dlaczego? Dlatego, bo nasz klient i nasza grupa docelowa, o której pięknie powiedziała Kasia, jest też wielobarwna. Ma różne potrzeby, ma różne emocje, zatem my chcemy naszą markę również unowocześnić, odświeżyć i zdynamizować. Na jakich filarach zbudowaliśmy Ja Plus, czyli naszą filozofię działania? Przede wszystkim w centrum naszego zainteresowania. I teraz wartości marki. Naszym podstawowym celem, pracując nad nową platformą komunikacji, było odświeżenie i zdynamizowanie Plusa, nadanie mu pewnych nowych wartości osobowościowych i emocjonalnych. I teraz jaki ten nowy Plus ma być? Przede wszystkim nowoczesny i na czasie, nadążający za grupą docelową, która na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Ten Plus ma być bez ograniczeń. Bez ograniczeń w tym, co mówi, bez ograniczeń w tym, co oferuje, ale także radosny i witalny, stąd też te wszystkie nowe kolory. Emocjonalnie. Co chcemy budować w głowie naszych potencjalnych, nowych odbiorców? No przede wszystkim Plus to operator, z którym nigdy się nie nudzę, dlatego że właśnie oferuje mi tą rozrywkę i gwarantuje mi wszystkie usługi telekomunikacyjne. Kolejna rzecz, zaspokaja ciekawość i gwarantuje rozrywkę. Z tym chcemy, żeby Plus się teraz od dziś kojarzył. A korzyści funkcjonalne stojące za naszą marką to przede wszystkim nielimitowane oferty, najnowsze technologie, którymi jako grupa możemy się pochwalić. To również największy zasięg LTE, już teraz 90% populacji jest w zasięgu naszego internetu. To rozrywka multimedialna i value for money, czyli optymalny stosunek jakości produktu do ceny. I teraz już o samej platformie komunikacji. Na pewno Państwo zauważyliście w telewizji, na outdoorach, w internecie, 8 maja ruszyła nasza komunikacja wprowadzająca nowe pozycjonowanie. Była to komunikacja, której głównym celem było powiedzenie Plus nowe możliwości. I teraz zapraszam do obejrzenia naszego teasera, który wprowadzał nowe możliwości.
Ja plus wszystko, co potrafię. Ja plus wszystko, co lubię. Ja plus wszystko, co mnie kręci. Ja plus wszystko, co daje mi szczęście. Ja plus wszystko, co mnie inspiruje. Ja plus wszystko, co mnie zachwyca. Plus już wkrótce nowe możliwości. I to był nasz spot wprowadzający nowe możliwości. Oprócz tego tak wyglądała odsłona outdoorowa i odsłona internetowa. I w tym momencie oddaję głos Justynie. Na pewno zastanawiacie się Państwo, jak do tego ma się nasza nowa oferta, czy też w ogóle oferta plusa. Oferta plusa to oferta dopasowana do mnie, zaspokajająca moje potrzeby w sposób swobodny, bez ograniczeń, bez limitów. I to jest główny element, który jest przewodni dla wszystkich linii ofertowych, które reprezentujemy. Tak więc w samym ja plus abonament to, co podkreślamy, to przede wszystkim nielimitowalność. Nielimitowalność bez końca, czyli nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci, nielimitowane rozmowy i połączenia na telefony stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y i oczywiście bardzo duże paczki danych internetu LTE, bo aż do 6 giga. To jest główna część korowa tej oferty, czyli podkreślamy, że u nas masz nielimitowalność do wszystkich na Twoich zasadach, tak jak Ty chcesz. Oprócz tego rozszerzamy też portfolio sprzętowe. Wiemy, że dziś klienci poszukują nie tylko smartfonów LTE, ale również innych rozwiązań. Tutaj akurat dziś prezentuję Państwu dron jako nowy element ofertowy. Oprócz tego będziemy wprowadzali stopniowo i kolejno kolejne tego typu zupełnie nowe rozwiązania dla rynku telekomunikacyjnego. Ważnym elementem w tej ofercie jest też połączenie po raz pierwszy tak naprawdę świata telekomunikacyjnego i rozrywki. Korzystając z zasobów grupy, z tego co mamy, wprowadzamy już dziś do tej oferty nie tylko nielimitowane rozwiązania telekomunikacyjne, ale też iPLE. iPLE to znaczy telewizja i content wideo w moim telefonie, jak chcę i gdzie chcę, mogę od dziś go oglądać. Specjalnie dla klientów Plusa przygotowaliśmy 3 pakiety, które są w zasadzie dostępne w ten sposób tylko dla nich, od razu wszyte w ofertę abonamentową. Te 3 pakiety to pakiet filmy i rozrywka, to pakiet dla dzieci oraz pakiet wiadomości i programy naukowe. Oczywiście jest okres bezpłatny korzystania z tych pakietów. Później wprowadziliśmy opłatę, ale staraliśmy się, żeby ona była minimalna, żeby ona zachęcała naszych klientów do korzystania z tych pakietów, a nie ich ograniczała czy odstraszała. Czyli w plusie ja w abonamencie mam pełną swobodę, mam nielimitowalność bez końca. I to podkreślamy w tej części oferty. Dalej nasza wiodąca oferta, ja plus internet. Oczywiście plus jako lider technologii LTE podkreśla, że w naszym zasięgu internetu LTE jest dziś ponad 90% populacji. To jest dla nas kluczowe i oczywiście oferujemy najszybszy internet w kraju, ponieważ to jest 150 megabitów na sekundę prędkości. A idąc za głosami naszych klientów, powiększamy paczki podstawowe internetu. To jest aż 100 GB dostępnych w tej ofercie i oczywiście utrzymujemy nielimitowalność internetu LTE w naszej ofercie. Podbijając, że my jako lider technologii wprowadzający zawsze nowe rozwiązania w tym obszarze nadal mamy tą przewagę i zasięgu i samej jakości tego internetu. Mamy też, jak Państwo wiecie, ofertę skreowaną i przygotowaną specjalnie dla firm. Tutaj dziś chcę mówić o małych firmach, ponieważ na nich dziś się rzeczywiście fokusujemy. Małe firmy to w dużej części rozwiązania i potrzeby bardzo podobne do potrzeb klienta indywidualnego. Czyli nielimitowalność, jak zwykle, jest sztandarem tej oferty. Mówimy o nielimitowanych połączeniach wszędzie, ze wszystkimi, wszystkich sieciach, również stacjonarnych. Ale oprócz tego, to co wyróżnia tą ofertę i to co odpowiada na potrzeby klientów biznesowych, to jest telefon stacjonarny już za złotówkę, bo wiemy, że ci klienci ciągle jeszcze z tych rozwiązań korzystają, oraz rozmowy z pracownikami już od 9 zł.
czyli w bardzo atrakcyjnej cenie, pozwalamy małemu biznesowi się rozwijać i prowadzić swoją działalność. I oczywiście podbiję to jeszcze raz, tutaj też duże paczki internetu dla tych klientów. Czyli ja to firma, która, do której my potrzeb się dostosowujemy, przygotowując taką ofertę, o jakiej wiemy od nich, że oni chcieliby od nas ją otrzymać. Mix. Jak Państwo wiecie, Plus jest znany z Mixa, to zawsze była silna część Plusa. Czym jest dziś Mix? W Mixie stawiamy przede wszystkim na dynamiczność. Oczywiście dynamiczność podbijając, tak jak w poprzednich ofertach, nielimitowalność. Czyli w Plusie, w Mixie, w rozwiązaniach mixowych i prepaidowych, nasi klienci mają nielimitowalność głosu do wszystkich sieci, nie tylko naszej sieci, i oczywiście nielimitowane SMS-y i duże paczki danych. Co jest istotne, w rozwiązaniach mixowych klienci w trakcie kontraktu z Plusem mogą te pakiety zmieniać. Jeżeli uznają, że to, co na początku kupili, jest niewystarczające dla nich, albo po prostu używają już inaczej rozwiązań telekomunikacyjnych niż zakładali, mogą w każdej chwili dowolnie zmienić swoje pakiety. To jest istotne, bo pokazuje, że w miksie jesteśmy dynamiczni i elastyczni, jesteśmy tacy, jak dokładnie w danym momencie potrzebują klienci. I oferta prepaidowa. Pierwsza oferta prepaidowa to jest oferta głosowa. Podobnie jak w pozostałych, nielimitowalność do wszystkich, zarówno w głosie, jak i w SMS-ach, to jest przewaga tej oferty. I jest ona dostępna nawet wtedy, gdy jest zero na koncie. Wystarczy, że konto jest aktywne. Natomiast w prepaidzie pamiętamy też o klientach sieci, tych, którzy od wielu lat są z nami i którzy głównie korzystają z rozwiązań wewnątrz sieci Plus. I dla tych mamy rozwiązania takie, że mogą rozmawiać wewnątrz naszej sieci za darmo. Wystarczy po prostu, że jest ważne konto. I to wszystko. I oczywiście jeszcze jedna linia, to jest linia internetu na kartę. Teraz właśnie odświeżamy tą ofertę i proponujemy naszym klientom dwa startery. Jeden za 5 zł, który ma w sobie 5 giga, i drugi za 15 zł, wewnątrz 15 giga. Oczywiście klient otrzymuje w sumie aż do 36 GB przy doładowaniu najwyższym za 150 zł. Czyli w zasadzie powiększamy zdecydowanie te paczki gigabajtów, które w ofertach prepaidowych są dziś dostępne. Słuchając naszych klientów, dla tych, którzy nie korzystają w sposób ciągły i systematyczny z rozwiązań internetu na kartę, tylko potrzebują ich sporadycznie, bo duża grupa klientów właśnie w ten sposób używa internetu, proponujemy rok ważności konta. To jest istotne. Wtedy nie muszę się martwić, czy mam tą kartę doładowaną, czy ona już nie straciła ważności. Przez rok mam zapewnione, że to konto jest ważne. I oczywiście dla tych, którzy potrzebują bardzo dużo internetu, proponujemy transfer nocny 200 giga. Oczywiście tylko za 10 zł w okresie rozliczeniowym w miesiącu. I podkreślamy we wszystkich naszych liniach internetowych, że nasz internet to internet, który ma największy zasięg w Polsce, podkreślę, ponad 90% populacji w zasięgu i jest najszybszy, jeżeli chodzi o możliwości technologii. Od strony ofertowej to jest wszystko, co dziś Państwu na konferencji chciałam pokazać. Oczywiście to nie oznacza, że zrobiliśmy pewne zmiany i na tym rozwój ofertowy kończymy. Oczywiście nie. Systematycznie w kolejnych okresach będziemy pokazywali Państwu nowe rozwiązania, które będą adresowały nieograniczone możliwości w rozwiązaniach funkcjonalnych, ofertowych. Teraz oddaję głos Kasi. Poproszę pilota. Dziękuję. Widzieli już Państwo kampanie tak zwane teasujące, wprowadzające nasze nowe pozycjonowanie. Teraz czas na to, abyśmy odsłoniły, jak będą wyglądały, gdzie będą emitowane nasze kampanie produktowe. Startujemy już jutro, czyli 19 maja. Będą to silne, ogólnopolskie kampanie wspierające w pierwszym etapie linię abonament oraz linię prepaid. W kolejnych odsłonach będzie to linia Mix, Soho oraz Internet. Kampanie mają bardzo szeroki split mediów, będą zarówno w telewizji, jak i w prasie, w internecie, na outdoorze, a dodatkowo będziemy się wspierać tak zwanymi działaniami niestandardowymi na antenie telewizji Polsat. Chcieliśmy też Państwu pokazać, jak wygląda przykład kreacji produktowych dla linii abonament oraz dla linii Mix. To są
akurat kreację na outdoor, o ofercie wspominała już Justyna. To jest miks. Ważną informacją jest też to, że odświeżyliśmy całe portfolio materiałów BTL-owych z nowym gridem. Tak to wygląda dla wszystkich linii. Nie wiem jak Państwu, nam się bardzo podoba, my bardzo lubimy i to nowe pozycjonowanie, i ta nową platformę jest świeża, inna, może trochę odważna, ale tacy chcemy właśnie być. To są startery. Udało się nam już nawet je wprowadzić do dystrybucji. To są startery na kartę. Tak wyglądają, jak widzicie Państwo, cała ta nasza komunikacja jest bardzo spójna, a tak wyglądają startery internetowe. A teraz co? Czas na premierę. Zanim premiera i zanim pokażemy nasze najnowsze dzieło, czyli spot dla linii abonament i dla linii prepaid, przedstawię, kto stoi za tą całą naszą nową strategią i nową platformą komunikacji. Zatem strategia i kreacja agencja Scholz & Friends. Jest dzisiaj z nami CEO agencji Marcin Jeziorski. Marcin, dziękujemy bardzo za ostatni czas wytężonej wspólnej pracy. Reżyserem naszych spotów jest Kim Nakashi. Właśnie wylądował, żeby za chwilę kręcić z nami nasze kolejne produkcje. Produkcja to oczywiście dom produkcyjny TFP, a postprodukcja Luna Park. I oczywiście nie wydarzyłoby się to bez naszego zespołu. Dzisiaj z nami cały zespół komunikacji marketingowej na czele z Rafałem Kaweckim. Dziękujemy. Rafał, dziękujemy. A teraz zapraszamy na show. Pierwszy spot, linia abonament. Ja plus moja historia. Lajkuję wszystkie posty. Fotografuję wszystko, co jem. Znam wszystkie knajpy w mieście. Generalnie znam wszystkich. Tatuaże mam na wszystkich częściach ciała. Tylko w plusie nie mogę wszystkiego wygadać i wysmsować. Ale próbuję. Brawo ja. Brawo ty. Wybrałeś ja plus do wszystkich bez końca. Przenieś numer do plusa. Rozmowy i smsy bez limitu do wszystkich i internet do tego. Wszystko za 24,99. Plus. Nowe możliwości. I spot dla linii plus na kartę. Ja plus moja historia. Umiem ruszać uszami, umiem zapleść nogę na szyję, umiem zrobić rurkę z języka, umiem polizać się łokieć, umiem nie oblizać się po pączku, umiem nie oddychać przez 6 minut. Wszystko umiem, umiem dzwonić i smsować, nawet gdy mam zero na koncie. Brawo ja! Brawo ty! Wybrałaś ja plus na kartę bez końca. I ty dzwoni smsuj bez limitu do wszystkich sieci komórkowych, nawet gdy masz zero na koncie. Plus nowe możliwości. I to dopiero początek, proszę Państwa, bo przed nami za chwilę kolejne kampanie dla Mixa, dla Soho i dla internetu. No cóż, i to w zasadzie tyle, co przygotowaliśmy dla Państwa w tej części oficjalnej. Jeśli mają Państwo ochotę w tej chwili na zadawanie nam pytań, to zapraszamy.